Człowiek, który kocha, zawsze będzie wewnętrznie wolny. Każdy człowiek ma swoje rozliczne potrzeby. Często mówi się, że największym pragnieniem człowieka jest kochać i być kochanym. Życie pokazuje jednak, że miłość schodzi na drugi plan, kiedy brakuje nam czegoś zupełnie podstawowego, a mianowicie poczucia bezpieczeństwa. W obliczu braku bezpieczeństwa często przestajemy kochać, myśląc o tym, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo. Kiedy jednak otwieramy się na łaskę Pana Boga, to miłość wyzwala w ludziach ogromne siły. Czy to nie dlatego sługa Boży ksiądz kardynał Stefan Wyszyński czy ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak woleli utracić swoją wolność i zdrowie w konfrontacji z komunistyczną władzą, aby nie żyć w kłamstwie? Stracili poczucie bezpieczeństwa, lecz nie utracili miłości, podobnie jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który przecież był świadom, że za jego działalność grozi mu śmierć. W życiu każdego z nas miłość może odnieść zwycięstwo nad tym, co dramatyczne i trudne, bo człowiek, który kocha, zawsze będzie wewnętrznie wolny.